Jak pewnie wiecie, studio Walta Disneya przypuściło ogromną ofensywę na kina i teraz mamy co miesiąc praktycznie dużą megaprodukcję, a część z nich to są wersje aktorskie klasycznych animacji. Teraz mamy Dumbo. Czy czekałaś na Dumbo w reżyserii Tima Burtona? Nie. Dlaczego nie? Od czasu Mrocznych Cieni to się tak nazywało chyba? W ogóle mam takie nastawienie, że już na Burtona nie czekam, co smuci mnie ogromnie, bo gdzieś do momentu powiedzmy Gnijącej Panny Młodej albo jeszcze kawałek dalej naprawdę bardzo sobie ceniłam tego reżysera. Ja uwielbiam Tima Burtona z lat 90., może z końcówki lat 80. jeszcze, bo oczywiście Tim Burton jest reżyserem z bujną wyobraźnią, jest takim twórcą, który potrafi kreować bardzo kreatywne właśnie światy, szczególnie te cyrkowe, o których często się mówi przy okazji tego nazwiska. I ponownie mamy Tima Burtona, który uderza do cyrku i będzie opowiadał o smutnym słoniątku z dużymi uszami. Problem w tym, że nie za wiele opowiada o samym słoniątku, a dużo więcej o ludziach, którzy są dookoła. I oczywiście można się było tego spodziewać, ponieważ klasyczne animacje Disneya trwały od 60, powiedzmy, do 70 paru minut. No tak, niewiele ponad godzinę trwa Dumbo. Tak, więc jeżeli przenosimy to do filmu aktorskiego, to trzeba ten metraż troszeczkę rozszerzyć i być może opowiedzieć o kilku innych bohaterach, jakoś uzupełnić wątki. No i tych bohaterów ludzkich mamy tutaj cały stos. Ale pytanie, czy ci bohaterowie w ogóle dopełniają ten obrazek, dopełniają tę historię i czy stoją na własnych nogach? Czy są ciekawymi, interesującymi postaciami? No nie są. Są ciekawymi szkieletami bohaterów. Bardzo papierowymi. Tak naprawdę każdy z tych bohaterów tutaj jest opisany trzema zdaniami i nam ma zależeć, bo dzieci nie mają matki, bo coś tam. Bo ich ojciec nie ma ręki, bo był na wojnie. I paradoksalnie mamy większą historię, więcej wątków, ale jednocześnie o żadnym z tych bohaterów nie dowiadujemy się na tyle, żeby faktycznie miało to jakiś sens w ogóle w tej historii. I oczywiście Dumbo, małe słoniątko, jest przeuroczy. Cała ta scena, w której się rozstają, będzie potrafiła wyciskać łzy. Myślę, że finał też będzie w jakimś sensie wzruszający dla wielu widzów. W ogóle wydaje mi się, że tutaj jest kilka takich scen, takich trochę wytrychów do widzowskich łez, które są zbudowane tylko po to, żeby nas wzruszyć i żebyśmy trochę nie myśleli o tym, że generalnie to jest tak raczej płasko. I to jest właśnie najgorsze, że Tim Burton ma tak cholernie charakterystyczny styl, którego tutaj nie widać. On jest tutaj jakiś przezroczysty. Przede wszystkim pojawiają się tutaj elementy takie bardzo ikoniczne dla kina Burtona. Problem w tym, że one są scenografią. Mamy na przykład bardzo przerysowanego Zwola, co jest charakterystyczne dla Burtona. Tutaj nie ma on żadnej podbudowy. Totalnie nie wiemy, o co temu kolesiowi chodzi, poza tym, że o pieniądze. I nawet w kluczowych momentach, kiedy powinien podjąć jakąś decyzję i jeszcze bardziej podkreślić ten swój złożony, powiedzmy, charakter, czy jakąś motywację swoją, on po prostu robi głupie rzeczy. Mamy tutaj oczywiście figurę wyrzutka, która tak naprawdę wykorzystana jest tutaj może w dwóch scenach, po czym okazuje się, że nie, on tak naprawdę ma mnóstwo przyjaciół i wszyscy go kochają. To znowu nie działa, bo to powinno dużo dłużej trwać na przestrzeni fabuły, żebyśmy my też czuli, że tam jest jakiś konflikt, że to nie jest tak, że wszyscy kibicują, żeby to poszło w tę stronę. Tak, tym bardziej, że wiesz, no oryginalny Dumbo jednak ma już swoje lata i czasy były zupełnie inne wtedy. Teraz, kiedy robimy taką historię, to jednak fajnie by było nadać jej kilku różnych dodatkowych kontekstów. Opowiedzieć o tym na przykład problemie głębiej, bo też mamy taki wydźwięk ostatecznie o tym, że zwierzęta nie powinny siedzieć w klatce, że powinny być wolne i tak dalej. Tylko właśnie to też jest potraktowane po macoszemu. Tak, bo to się pojawia w takim trochę epilogu jakby, tylko właśnie nie wiem, czy nie lepiej byłoby spojrzeć na ten problem właśnie od tej strony, od początku. Zamiast no, opowiadać tę samą historię, tam dorzucić kilka wątków, które mają wypełnić ten pełen metraż i tyle. Trudno mi było uwierzyć w to, co dzieje się na ekranie w tych momentach, szczególnie na początku, kiedy tak bardzo skaczemy w ogóle z tą historią Dumbo, żeby to w ogóle tam przeskoczyć i zróbmy ważniejsze rzeczy, chociaż one były mniej istotne niż to, co było z Dumbo wcześniej. Rodzi nam się ten mały słonik i mamy reakcję wszystkich dookoła, on ma ogromne uszy, w ogóle co to za dziwoląg, musimy go oddać i tak dalej. No do cholery jasnej, pracujecie w cyrku! Macie tam same dziwolągi. Tak samo trudno mi uwierzyć na przykład w reakcję tłumu, który patrzy na tego słonika i szydzi z niego w taki bezpośredni sposób. Znaczy, i myślę, to też jest kwestia perspektywy, jaką my mamy teraz. Oczywiście, że tak, no ale to jest film, który pojawił się współcześnie i gdyby pokazać też, że to nie jest takie czarno-białe czy jednostronne, że wszyscy są na nie, a potem nagle odkrywają, że w tym Dumbo jest coś więcej. W ogóle wydaje mi się, że tutaj jest problem z wykorzystaniem cech charakterystycznych bohaterów.
cechów, które opisujemy. Bo nawet jeżeli właśnie ktoś już cechuje się tym czy tym, no to faktycznie powtarza się to parę razy w fabule, ale czy ma jakieś większe znaczenie? Czy powoduje coraz więcej jakichś tam przeszkód na drodze? Niekoniecznie. I trochę wydaje mi się takie charakteryzowanie postaci poprzez dodawanie jej kolejnych problemów łatwe. I problem tego filmu leży przede wszystkim w scenariuszu, bo ja myślę, że Tim Burton był w stanie wykreować ciekawy świat mimo wszystko. I właśnie, ja na przykład jestem pod wrażeniem tego, jak powiedzmy w tym drugim akcie filmu przenosimy się już do tego parku rozrywki, powiedzmy, bo tam nie ma tylko cyrku. Tak, to jest takie wesołe miasteczko w sumie, nie? To jest zaprojektowane naprawdę dobrze i tak namacalnie, powiedziałabym, i w interesujący sposób. Jest tam dużo elementów, które można wykorzystać do tego finału, powiedzmy, który też moim zdaniem jest satysfakcjonujący. Ale przez cały film towarzyszyło mi takie pytanie w głowie, dlaczego w ten sposób? Tak. Dlaczego bohaterowie właśnie tak zaplanowali te konkretne działania? Bo myślę, że niektóre rzeczy można było zrobić dużo prościej, dużo skromniej, a mimo wszystko oprzeć się trochę na bohaterach. Dużo bardziej logicznie przede wszystkim, bo tutaj są problemy z logiką. I ze związkiem przyczynowo-skutkowym, bo to nie zawsze działa. Tutaj bardzo szybko przeskakujemy i bardzo szybko bohaterowie zmieniają swój charakter i swoje nastawienie po jednym dosłownie wydarzeniu. Tak. I oczywiście, dzieciaki pójdą na ten film i powinny bawić się całkiem nieźle, choć jest tutaj kilka takich scen, które wydawały mi się trochę wyrwane z innego filmu, z takiego Tima Burtona dla dorosłych. I to było oczywiście dziwaczne, no ale tego spodziewałem się, bo Bartonie tego, że nie będzie miał tego wyczucia do końca. I właśnie nie wiem, może ten film miał być dużo mroczniejszy. Być i może. I tam wytwórnia znowu swoje lepkie paluszki położyła na tym i nie, to dla dzieci. I może tutaj jest taki rozdźwięk, że nie za bardzo ten balans jest zachowany, bo ja bym wolała, żeby to poszło albo w jedną, albo w drugą stronę. A tu faktycznie mamy takie momenty, które są wow i takie momenty Znaczy, zasadniczo ten film można by podsumować w taki sposób, że jest tutaj kilka wzruszających scen, kilka scen, które podniosą nas na duchu, kilka scen, które robią wrażenie, bo mamy też tę muzykę taką, która też potęguje, powiedzmy, emocje związane z danym wydarzeniem, jak Dumbo po raz pierwszy wzbija się w przestworze i zaczyna latać, to jest taka scena, którą zapamiętam na dłużej, ale cała reszta jest taka po prostu przeciętna, nic specjalnego mnie tam nie zaskoczyło i ta fabuła jest po prostu taka, jak już widziałem ją 1000 razy wcześniej, tak, tylko w nieco innych konfiguracjach. Faktycznie jest po prostu taka sama. Tak jak się spodziewacie od początku, tak to się skończy. I z jednej strony są ludzie, którzy narzekają na to, że filmy aktorskie Disneya to będzie kropka w kropkę to samo, co już widzieliśmy w animacjach, bo a widzieli my teraz na przykład narzekamy, że to jest coś innego. Tak, dobra. Bo był zwiastun na przykład Króla Lwa, jak to będzie takie samo jak animacja, to po cholerę ja to mam oglądać. I szczerze mówiąc właśnie, nawiązując do Króla Lwa, jeżeli chodzi o seans Dumbo, najbardziej wzruszyłam się na zwiastunie Króla Lwa, który był przed tym filmem. Rozumiem, jakimi narzędziami Burton tutaj próbuje widza w pewien sposób nakłonić do tego, żeby był wzruszony i podejrzewam, że z częścią widowni to się uda. To są takie triki. Niestety ja, jeżeli nie mam zaczepienia w bohaterach, a tutaj nie czuję do żadnego z bohaterów absolutnie nic, poza Dumbo, którego jest za mało. Tak. I jasne, możemy kibicować Słonikowi, ale jeżeli Słonika tutaj jest na 15 minut, tak nie, naprawdę trochę więcej, no. Tej historii, powiedzmy, gdyby ją złożyć bez latania, bez takich tam bla bla bla, więcej, dużo więcej gada się o ludziach, no to moich jakichś tam wspomnieniach, relacjach i też my oglądaliśmy ten film w wersji z polskim dubbingiem, ponieważ dystrybutor niestety nie pokusił się o wersję oryginalną z napisami i też to może być problematyczne w odbiorze tego filmu, bo część kwestii była podawana tak bardzo mechanicznie i tak bardzo jakby były czytane, szczególnie mówię o kwestiach dziecięcych, tak. I tam tych postaci dziecięcych przez to nie kupiłem kompletnie, nie wiem jak to w oryginale wypada. Ja jestem w 100% przekonana i przyznaję się do tego, że tak, to była dla mnie przeszkoda. Nie neguję dubbingu i tak dalej, bo to jest potrzebne i to nie jest tylko dla dzieci. Chodzi mi o to, że ja wolałabym mieć wybór i wolałabym oglądać film w takiej wersji, w jakiej założył sobie reżyser. Ja w kwestii podsumowania, powiedzmy, tego, jak ten film został zbudowany i z jakimi relacjami tam mieliśmy do czynienia, powiem, że najbardziej podobała mi się relacja Dumbo i Piórka. Tak. Które miało najwięcej charakteru z wszystkich bohaterów poza Dumbo. Jest jeden moment, w którym zrobiło mi się autentycznie szkoda Piórka. To się udało.
Żeby nie było. I też scena, do której często bardzo się odnoszą ludzie w kontekście pierwszego Dumbo, czyli ta scena upojenia, powiedzmy, wizji, alkoholowego. Tak. Tutaj też była podana w ciekawy sposób, bo mieliśmy do czynienia bardziej z wyobraźnią naszego słonika i z jego ukrytymi marzeniami. Mhm. Tu się zgadzam akurat, że w dosyć kreatywny sposób ten motyw został tutaj przemielony, powiedzmy. Tak, nie został pominięty, tylko jednak w jakiś sposób się odniesiono i do niego. Jeszcze jedna rzecz, która dla mnie akurat jest takim dodatkowym plusikiem, to, że ładnie w muzykę skomponowaną do tego filmu wpleciono oryginalne motywy muzyczne z animacji. Już na samym początku, kiedy widzimy ten pociąg, który sobie mknie, tak, z wagonami cyrkowymi, to już tam mamy tu, 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 tu. I to jakby nastawiło mnie pozytywnie od początku. Tak, dałaś później, taki kredyt zaufania. Później oczywiście nie? Ta fabuła bardzo wiele zmieniła w moim nastawieniu, no ale... No i jest to taki film trochę straconych szans. Część rzeczy się udała, część rzeczy się nie udała, no i ogólnie wyszedł taki w sumie przeciętniak z kilkoma lepszymi momentami, ale myślę, że zapomnę o tym filmie, już w sumie trochę nawet zapomniałem i czekam po prostu na kolejne filmy Disneya. Dla mnie to jest takie mocno naciągane 3 z serduszkiem dla Dumbo i z serduszkiem dla Piórka. Ja się zastanawiałam tak naprawdę, czy dać 3, czy dać 2,5. I jednak jedna rzecz powoduje, że ja dam 2,5, bo ja nie chcę tego filmu oglądać ponownie. Nie mam czegoś takiego, że jestem zła, że ten film obejrzałam, ale nie widzę żadnego powodu, poza tym, że może w oryginale brzmi lepiej, żeby ten film oglądać drugi raz, bo ja się niczego nowego nie dowiem, nie znajdę żadnej nowej sceny, która mnie zachwyci. Nie sądzę, żebym pokochała nagle któregoś z tych bohaterów. Ja też mam problem w ogóle z tymi nowymi filmami Tima Burtona, że bardzo żałuję, że on odszedł w kierunek animacji komputerowej. Zawsze u Burtona działała ta scenografia, ta charakteryzacja, te wszystkie gadżety, po prostu kreacja świata to było to, co go definiowało. A i kiedy on odszedł w efekty komputerowe, to wszystko staje się takie sztuczne. Tak, i jak mamy scenę, w której bohaterka grana przez Ewę Green lata na Dumbo, to po prostu to trochę boli w oczy. Tak. Szczególnie przy takim budżecie, przy takiej marce. I przy tym, jak Dumbo wygląda generalnie, bo to jest dobry projekt. To jest animowany bohater, no nie? Nie wiem, jeżeli wy jesteście widzami, którzy wolą podążać za akcją niż za dobrze skrojonymi bohaterami, to wydaje mi się, że będziecie się na tym filmie bawić lepiej niż my. No my niestety troszeczkę się zawiedliśmy, ale prawdę mówiąc nie mieliśmy jakichś wygórowanych oczekiwań. Zastanawiam się, jak wypadnie z kolei Aladdin, bo tak o Królu Lwie już mówiliśmy. Aladdin Guya Ritchie to też jest bardzo charakterystyczny reżyser, który podejmuje się takiego tematu. No jestem ciekaw, czy w ogóle ten jego styl będzie tam w ogóle w jakikolwiek sposób widoczny. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Dawajcie znać w komentarzach, co myślicie o Dumbo i czy czekacie na kolejne animacje, w sumie filmy aktorskie, czyli adaptacje animacji klasycznych Disneya, czy też może już za dużo tego Disneya, bo nie dość, że Marvel, nie dość, że Gwiezdne Wojny, nie dość, że aktorskie wersje animacji, to jeszcze przecież teraz Fox, Deadpoole, X-Meny, Fantastyczne Jeszcze czwórki. Seriale będą robić na tej swojej platformie, więc już... Zasadniczo od Disneya się nie opędzimy, więc trzeba lepiej zaakceptować. A to, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie, no to trzeba każdemu filmowi dać szansę. Zobaczymy. To wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach.